Z łaski Chrystusowej przeczytamy ciąg dalszy z księgi drugiej księgi królewskiej, 17 rozdział, druga księga królewska, 17 rozdział ze Starego Testamentu. W 20 roku panowania Achaza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Ozeasz, syn Eli, a panował 9 lat. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jednakże nie tak, jak królowie izraelscy, którzy byli przed nim. Przeciwko niemu naciągnął Salmanasar, król asyryjski, i Ozeasz został jego lennikiem i płacił mu daninę. Gdy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza, polegający na tym, że wysłał on posłów do króla egipskiego So i przestał płacić rokrocznie daninę królowi asyryjskiemu, kazał go król asyryjski pojmać i wtrącić go w kajdanach do więzienia. Po czym król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Halach i nad Chaborem, rzeką Gozanu, i w miastach medyjskich. A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów. A postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wyprowadzili królowie izraelscy. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego, i nastawiali sobie słupów i posągów aszery nad każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem, i spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła, jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli. Popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: nie czyńcie tego. A chociaż Pan ostrzegł Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, i mówiąc: zwróćcie ze swoich błędów dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi proroków. Oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu Bogu swemu. Owszem, wzgardzali Jego ustawami i Jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością i sami stali się marnością, jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak jak one. Odrzucili wszystkie przykazania Pana Boga swego i sporządzili sobie 2 odlewne cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służyli Baalowi. Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo i całkowicie się sprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana, pobudzając go do gniewu. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie. Ale Judejczycy nie przestrzegali przykazań Pana Boga swego, a poszli za zwyczajami Izraela, jakie ten wprowadził. Toteż Pan wzgardził całym ludem Izraela i pokorzył ich i wydał ich w moc grabieżców, odrzuciwszy ich całkiem od siebie. Gdy bowiem Izrael oderwał się od domu Dawidowego i obwołali królem Jerobama, syna Nebata, tenże Jerobam popchnął Izraela do odstępstwa,
od Pana i wciągnął go w wielki grzech. Chodzili tedy synowie Izraelscy we wszystkich grzechach Jerobama, które ten popełnił, nie odstąpili od nich, aż Pan usunął Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi proroków. I został Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi do Asyrii aż po dzień dzisiejszy. Amen. Około 250 lat przeminęło od momentu, jak 10 pokoleń izraelskich rozdzielili się, aby mieli króla Dawida i wybrali na króla Jerobama. 250 lat, trudnych lat dla Izraela i było trudne ich życie, bo Bóg nie był z nimi i Bóg nie był z nimi, bo oni oddalili się od przykazań Pana, od słowa Pana i jeszcze od świadectw Jego, które dawał On poprzez swoich proroków i poprzez swoje sługi. 250 lat. Około 4 pokolenia. Jednak to, co było cudowne, było, że najważniejszych proroków, Bóg Izraela, do 700 około przed Chrystusem, gdzie zostało zniszczone 10 pokoleń Izraela, Bóg ich wypróbował, odrzucił ich ziemię, odrzucił lud, przemieścił ich i zginęli jako lud, ale jako lud Boży, jako ludzie Boży mogli znaleźć swoją drogę. Ale to, tak jak powiedziałem, jest cudownym w ciągu tych 250 lat, że Bóg pobudzał proroków w ludzie izraelskim, Eliasza, proroka, Elizeusza, Jonasza, ale i innych proroków. Proroków mocnych w Duchu Świętym, mocnych w Duchu Świętym z główną cechą odwaga, że przychodzili naprzeciwko królów surowych, którzy przekraczali Słowo Boże. Ale gdzie był obfity grzech, mówi Słowo Boże, i to jest wytłumaczenie, przyczyna tej rzeczy, gdzie był obfity grzech, tam było obfito łaski. Tam, gdzie obfituje grzech, tam obfituje łaska Boża. Po 700 przed Chrystusem, ze zniszczonymi 10 pokoleniami Izraela, zostało tylko pokolenie Judy, gdzie Bóg pobudził ponownie mocnych proroków, tak jak Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, bo w następnych latach, po 700, w następnych 100 latach lud Judy, lud izraelski, pokolenie Judy, i on też oddalił się, tak jak 10 pokoleń Izraela. I wielką różnicę, którą uczynił Bóg między tymi dwoma ludami, między 10 pokoleniami Izraela i między pokoleniem Judy i Benjaminem, że na 10 pokoleniach dał sąd bez powrotu, nie sąd wyćwiczalny, ale sąd zniszczalny dla ziemi izraelskiej, a dla pokolenia Judy dał też sąd, bo wygnał ich na obczyznę, ale dla wyćwiczenia, i po 70 latach ich przyprowadził ponownie do ich ziemi, ale powrócili upamiętani.
I my nie wiemy jako ludzie, abyśmy wytłumaczyli, dlaczego dla jednych był surowy, a dla drugich był taki delikatny. I to uczynił z powodu z łaski Dawida, swego sługi, którego wybrał, aby ustanowił swoje królestwo na ziemi i z którego Bóg przewidział, aby wyszedł syn Dawidowy, który będzie królem królów i panem panów w ciągu dalszym. Ale powróćmy do 10 pokoleń Izraela. Jak uczynił Bóg łaskę i zachował swoich synów według słowa proroczego, zachował synów Eli i Eli zniszczył dom Jezabel i jego męża i znalazł łaskę u Boga i uczynił go królem, a dlatego, że nie ustał się w Słowie Bożym, bo gorliwość nie starczy i w dodatku nie starczy w ogóle. Podoba się bardzo Bogu gorliwość Boży u człowieka, ale zawsze pod warunkiem, że człowiek trwa w Słowie Bożym i we wzywaniu Ducha Świętego. I to są jedyne i podstawowe cechy ludzi Bożych, poprzez których Bóg jest przychylny dla ludzi. Powtarzam więc, dwie są główne cechy, które dają Boga blisko do człowieka z przychylnością i szczególnym błogosławieństwem, ale i z ufnością. Bóg twierdzi, że oni są ufni i ci ludzie mają po pierwsze, że chcą czynić to, co jest prawe wobec Boga, czyli są podporządkowani całkowicie, zupełnie w Słowie Bożym, ani nie rozszerzają swojej drogi, bo to jest bardzo łatwo, aby serce człowieka rozszerzyło sobie drogę, bo serce człowieka jest najzdradliwsze nade wszystko i najprzewrotniejsze. Jak jeden człowiek Boży rozszerza swoją drogę i opisze komuś ten ubytek Słowa Bożego u kogoś, którego serce oddala się i Słowo Boże mówi, i przeczytam to z środka, bo to jest jeden werset, który czytałem dzisiaj i zrobił na mnie wielkie wrażenie, jakie ważne jest Słowo Boże. W Przepowieściach 15, nauka jest przykre słowo. Jak serce odwraca się, aby porzucił drogę wąską, która jednak jest jedyna, która prowadzi do Królestwa Niebios, jak serce człowiecze oddala się i porzuca tą drogę, wtedy nauka, i to jest cecha, zdrowa nauka, Słowo Boże, staje się nieprzyjemne, nie wytrzymuje, aby słyszał zdrową naukę. Uważa, że to są surowe rzeczy i daje inne opisy tylko dlatego, bo nie wytrzymuje, aby słyszał zdrową naukę, bo oddala się z drogi Bożej. To zaprorokował Słowo Boże poprzez apostoła Pawła w liście do Tymoteusza, że ludzie będą zwracać swoją uwagę do nauczycieli, którzy będą głosić według ich serca. Czyli to, co ich serce przyjmuje, które i to nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Trochę jest zgodne, ale nie całkowicie. Dlatego, bo ich serce
oddala się od drogi poprzez od drogi wąskiej, trudnej drogi, ale ta droga jest jedyna, która prowadzi do Królestwa Niebios. I ta cecha jest szczególna w ostatecznych dniach, gdzie Słowo Boże objawia nam, że 60 królowych będzie, 80 nałożnic będzie, a panien bez liku, lecz jedna jest tylko moja gołąbka, bez skazy, jedynaczka swojej matki i wybranka swojej rodzicielki, czyli pierwszy apostolski kościół. Ale jeszcze bardziej przejrzyście jest napisane w proroczym Słowie Bożym, w księdze Izajasza, który mówi, że w ostatecznych dniach dom Pana będzie wywyższony, będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumy będą do niej zdążać, wszystkie narody, i pójdzie wielu ludów mówiąc, i czym będzie to, co będzie prowadziło wiele ludów do tego kościoła? Będą mówili, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Serce ludzi w ostatecznych dniach, bo to jest bardzo ważne, bracia i siostry, okres ostatecznych dni, bo mamy do czynienia z porwaniem Kościoła w tych dniach. I to jest jeden znak, w którym łatwo mógłby ktoś pomyśleć, że będzie Bóg niesprawiedliwy. Bo ludzie łatwo mogliby powiedzieć, że nie zrozumiałem, nie wiedziałem i nie porwałeś mnie, nie wytłumaczyłeś mi tego. Ale odpowiedzią Pana będzie, że ta Ewangelia będzie głoszona, ta Ewangelia, ta zdrowa nauka, nie nauki różnych ludzi, zdrowa nauka będzie głoszona na całej kuli ziemskiej i później przyjdzie koniec. I to czyni Bóg poprzez zdrową naukę. I cechą tych ludzi ostatecznych dni, że mają chęć chodzić po drogach naszego Boga, po ścieżkach Pana, nie na szerokiej drodze, na autostradzie, ale na wąskiej i na smutnej drodze. Ich chęć jest, aby chodzili po ścieżkach Pana, bo chcą, pragną być uczeni poprzez Boga prawdy Ewangelii, zdrowej nauki, poprzez nauczycieli, których sam Chrystus wybrał, zaprosił i wykorzysta ich w tych ostatecznych dniach. I to są cechy ostatniego Kościoła, świętego, niepokolanego, bez mazy lub skazy. I my nie jesteśmy tym Kościołem na całym świecie, ale i my chcemy być w tym Kościele. I dlatego, że chcemy być podobni do tych ludzi, którzy mają chęć chodzić po ścieżkach sprawiedliwości Boga, dlatego że chcą nie słuchać nauczycieli, którzy uczą ich według pożądliwości ich serca, ale chcą słuchać nauczycieli. Jedyny nauczyciel jest Chrystus i nauka, jedyna zdrowa nauka jest Ewangelia Chrystusowa i dlatego nie dodajemy, staramy się w naszej niemocy nie dodawać nic do tego, co pisze Ewangelia, ale jej nic nie ujmować od tego, co mówi Ewangelia, znając, że nasz Pan powiedział, nie nazywajcie się nauczycielami, bo jeden jest was nauczyciel Jezus Chrystus. I nie nazywajcie nikogo przewodnikiem, bo jeden jest was przewodnik Jezus Chrystus, lider. Ale i nie nazywajcie nikogo z was ojcem, bo jedyny jest wasz Ojciec Niebieski. Lud izraelski w tamtym okresie, 250 lat po prawosławnym Słowie Bożym, które miał Dawid i po Dawidzie wybrali Jerobama, chodzili pod strachem Jerobama i
pod naukami Jerubama, które przyszły poprzez pychę, aby był królem, poprzez pożądliwość jego serca, aby wszyscy go słuchali, i poprzez jego strach, że być może ściągną go z króla, że może się nie podoba to ludowi, aby był królem, i dlatego zmienił. I pomimo, że Bóg powiedział, aby lud szedł do Jeruzalemu i aby ofiarował do świątyni Salomona, i w odpowiednich dniach świątecznych, w których Bóg wyznaczył poprzez Mojżesza swego sługę, on jednak dał inną naukę, wykorzystał dwa woły, mówiąc, że to jest twój Bóg, ludzie, i jemu, do niego idź, i jemu ofiaruj, i jego uwielbiaj. Oczywiście, jak zacznie się początek przekroczenia, wtedy nie będzie końca. Jak przyjdzie początek grzechu, wtedy nie będzie końca. I początek jest bardzo mały i nawet nic nieznaczący. Że nawet nie możesz zrozumieć. I ja mogę powiedzieć, że początek oddalenia nie jest widoczny między ludźmi. Tylko Bóg może to rozróżnić. I dlatego tylko Bóg zna, kontroluje poprzez Ducha Świętego, poprzez swoje słowo, i rozumieją, kiedy Bóg nas kontroluje poprzez swoje słowo, poprzez swojego Ducha Świętego, jak nasze serce coś słyszy i się wzburza. Oprócz jak coś słyszy, coś, co jest poza Słowem Bożym, wtedy to jest dobre, jak się wzburza. Ale jak słucha Słowo Boże, zdrową naukę i się zaciska, wtedy rozumiem, że nie jest winne Słowo Boże, ja potrzebuję poprawę. Ale jak ja przeminę pierwszy raz, przeminę drugi raz, na koniec będzie spalone moje serce, moje sumienie, i nie będzie mógł zrozumieć kontrolę Pana, i wtedy droga będzie bardzo zła. I dlatego Duch Święty co mówi? Niech nie zatwardza się twoje serce teraz, jak słuchasz Słowo Boże, bo słyszysz głos Ducha Świętego, niech nie zatwardza się twoje serce, tak jak w dniu gorzkości w Starym Testamencie, bo tego, którego serce się zatwardziło, jak słuchał głos Ducha Świętego, oni nigdy nie dotarli do ziemi Chanan, do obiecanej ziemi. Zostawali swoje kości na pustyni. Wyszli chwalebnie z Egiptu, skosztowali Słowo Boże, moce Ducha Świętego, przeszli przez morze, byli karmieni przez mannę, pili wodę ze skały, ale dlatego, że ich serce było twarde, jak słuchali głos Ducha Świętego i nie zrozumieli tego, i nie powrócili, nie upamiętali się, wtedy nigdy nie dotarli do ziemi obiecanej. I to jest bardzo ważny moment, bracia i siostry. Przed spaleniem naszego sumienia i przed zatwardzeniem się naszego serca, jak słuchamy Słowo Boże i głos Ducha Świętego z kontrolą, i nikt tego nie rozumie, jak tylko moje serce, które się skrzywiło trochę, i nie zrozumiem, że to jest kontrola Pana, i błogosławieni są ci, którzy przyjmują kontrol Pana, są pod kontrolą Pana, mówi Słowo Boże. Ich uszy są otwarte, mają wyćwiczone uszy, aby słuchali głos Ducha Świętego. I tylko kto ma uszy wyćwiczone, aby mógł słuchać głos Ducha Świętego, temu tylko Bóg daje język wyćwiczony, aby mówił słowa Pana. Tylko On jest ufny i warty. Ten, który ma uszy wyćwiczone, słyszy błogosławieństwa Pana i raduje się, słyszy kontrolę Pana i smuci się, i nie zatrzymuje się tam. Nie jest zapominającym słuchaczem, ale jest wykonawcą słowa,
dla błogosławieństwa, które słyszy serce jego, raduje się, idzie do Boga i prosi, aby Bóg mu podarował ducha uniżonego, serce skruszone, aby drżał przed Słowem i aby trwał na tej drodze posłuszeństwa i łaski Bożej. A jak przychodzi kontrola Boża do serca i miesza w jego sercu, bo kontrolowane jest serce i sumienie człowiecze też jest kontrolowane. Wtedy idzie do Boga i mówi: Panie, nie jest winny ten, który zwiastuje i głosi, nie jest winne Twoje Słowo Święte, moje serce jest winne, dlatego przyjdź i popraw je. Jak człowiek chodzi z taką logiką, odpowiadając na działania Boga w jego sercu, bo to jest działanie Boga, aby odpowiadał Bóg na to, co On tylko widzi w naszym sercu. Nigdy, bracia i siostry, nie lekceważmy ani prorocze słowo kontrol, ani Słowo Boże, które nas kontroluje, bo to, co mnie kontroluje, jak mnie kontroluje, drugiego nie kontroluje, bo nie mamy takie same problemy w sercu. Każde serce ma inne problemy. I to jest ważny moment w czasie, od razu, abym poszedł do Pana i abym poprawił moje serce, ale i duchowno, bo jak nie będę chodził tak, jak Bóg chce, pod kontrolą Jego, pod Jego prowadzeniem, wtedy moja droga nie będzie dobra. Moja droga, mój kierunek będzie od zła do zła, aż się upamiętam z niebezpieczeństwem, że nie wejdę do ziemi obiecanej, tak jak wtedy lud izraelski i my dzisiaj w porwaniu Kościoła. I to są bardzo poważne rzeczy w ostatecznych dniach, abyśmy czynili to, co jest prawe wobec Pana. Czy to się tyczy naszego ciała, czy to się tyczy naszej duszy, czy to się tyczy naszego ducha. Ale wzywajmy też Pana, głos Ducha Świętego, prowadzenie Bożego, bo jest napisane i słowo nie może się zaprzeć. Tylko ci, którzy są prowadzeni poprzez Ducha Świętego, są naprawdę dziećmi Bożymi, prawdziwymi dziećmi Bożymi. I ten sposób życia, raczej ta namowa do sposobu życia, które daje nam Słowo Boże, jest potrzebą, aby stało się rzeczywistością w naszej codzienności. Jest potrzebą. Z jednej strony, abyśmy mogli iść bezboleśnie w okresie, o którym nas zapewnia Bóg, że będą bóle ciężarnej, a z drugiej strony, aby nasze życie było w bezpieczeństwie i w pewności co do porwania Kościoła. Z doświadczenia rozumiem, jak to jest trudne, ale apostoł Paweł pokazuje nam drogę. Związuje moje ciało, że być może inny będę głosił, a ja znajdę się niedoświadczony. Kto to mówi? Apostoł Paweł. Ale mówi to poprzez Ducha Świętego. Jak trudno jest, i dlatego wykorzystuje to słowo, związuje swoje ciało. Jak trudną rzeczą jest to. Tylko ten, który podjął tą decyzję, aby bojował w tym boju, może zrozumieć, jaki jest trudny ten bój i może zrozumieć, dlaczego mówi Słowo Boże, że nasze serce jest najzdradliwsze nade wszystko i najprzewrotniejsze. I może zrozumieć jeszcze więcej, dlaczego Słowo Boże mówi: Synu mój, zachowaj swoje serce nade wszystko, bo z niego wychodzą źródła życia. Prawdą jest, że jak przemija czas, tyle bardziej powinniśmy być
poważnymi chrześcijanami. Tak, oczywiście gorliwi i to jest wzorowa cecha sługi Bożego, ale ogólny opis i podstawowy warunek jest, abyśmy czynili to, co prawe wobec Pana i abyśmy wzywali Pana. Prawe, czyli dokładne, dokładnie, tak jak mówi Słowo Boże, we wszystkim w Słowie Bożym, bez zostawiania, aby nas głaskali, aby głaskali nasze słuchanie, ale i wzywając Pana w modlitwie i w komorze modlitewnej. Bóg niech nam pomoże, bo musimy chodzić dokładnie według woli Bożej, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, bo dni są złe. Teraz królem izraelskim jest Ozeasz i on będzie ostatnim królem. I on też czynił złe w oczach Pana. Czynił on to, co złe w oczach Pana. Jednakże nie tak jak królowie izraelscy, ale to nie pomogło mu w ogóle. Nie pomogło mu w ogóle, że dobrze idę, mówi on, i nie idę tak jak inni królowie, albo tak jak mówi Bóg. Uczynił podstępnie, ale nie tak jak jego ojcowie. I Słowo Boże mówi, że jak przyrównujemy samego siebie z innymi, albo jak jeszcze gorzej, przyrównuje samego siebie z samym sobą. Mówimy, że dobrze idę. Nie mówi tak Słowo Boże. On surowo mówi, tak jak powiedział mi ktoś, wy jesteście tak, zasłonami na oczach. I mi się to podobało. I powiedziałem, chcę być zasłonami na oczach, zasłonami Ewangelii Chrystusowej. Jak przyrównujemy samego siebie z innymi i mówimy, nie jesteśmy tak jak on i kto, i może on trochę stracić drogę tamten, ale to nie zbawia nas. I to, co powinniśmy zrobić, to co mówi apostoł Paweł, powinniśmy stać zawsze przed zwierciadłem, czyli Słowem Bożym, abyśmy byli nie zapominającymi słuchaczami, ale wykonawcami Słowa, czyli powinniśmy stać przed zwierciadłem Słowa i powinniśmy się poprawiać. Nie powinniśmy patrzeć na nasze błędy i będziemy mówić, że nie szkodzi, odchodzę. Tak robimy. Niekiedy i w naturalnym świecie przyglądamy się, widzimy jedną plamę na krawacie i mówimy, teraz nie zdążę jej wyczyścić, nie szkodzi. Widzi, nie, widać, nie widać, Bóg to widzi. Ale w duchownych rzeczach powinniśmy stać przed Słowem Bożym, powinniśmy widzieć plamę i nie powinniśmy odchodzić, dopóki aż nie wyczyścimy jej. Ozeusz nie był taki zły, ale to mu nie pomogło. I dotarł koniec cierpliwości Boga, bo Bóg jest cierpliwy w naszych przekroczeniach. Czyni cierpliwość z nami. Oczekuje, abyśmy powrócili, abyśmy się upamiętali. Nie działa. Oczekuje. Oczekuje na naszą poprawę. Ale cierpliwość Jego ma granicę i koniec. Jak w czasie cierpliwości powrócimy, wtedy będziemy uratowani. Ale jak w czasie cierpliwości będziemy sądzili, że Bóg nie jest tak, jak mówi Słowo Boże, wtedy jak przyjdzie koniec cierpliwości i dla nas jest porwanie Kościoła, albo naturalna śmierć, albo cokolwiek na cokolwiek innego pozwoli Bóg. Jak przyjdzie koniec cierpliwości, wtedy tam nie ma powrotu, nie ma żałowania, nie ma, tam jest raz dane ludziom, aby umarli, a potem sąd. Dlatego nasz Pan woła, starajcie się wejść poprzez wąską bramę. Nie możemy wejść do nieba poprzez szeroką bramę. To nie jest możliwe. Bój jest, abyśmy bojowali, abyśmy weszli poprzez wąską bramę,
bo wąska brama jest i smutna droga, która prowadzi do Królestwa Niebios. I abyśmy weszli poprzez wąską bramę, jest to wielki bój, twardy bój, bo mamy naprzeciwko nas jednego wroga podstępnego. On oszukuje całą kulę ziemską. To jest ten, który chce oszukać nawet i wybornych. Nie możemy się przeciwstawić Jemu, jak tylko poprzez Słowo Boże, ale i poprzez moc Ducha Świętego. Czas cierpliwości dla Ozeasza skończył się. Przeciwko niemu nadciągnął wróg Salmanasor, król asyryjski. Wrzucił go do więzienia i dał mu szansę, bo uczynił go sługą swoim. Bóg dał mu szansę, ale on zamiast zawrócić do Boga i poprosić o pomoc, mając nadzieję w jego litości, zwrócił się do króla egipskiego, prosząc od niego o pomoc. I to był koniec cierpliwości Bożej. I tutaj chcę przystać, bracia i siostry, w najczęściej w Słowie Bożym, koniec cierpliwości Bożej przyspiesza człowiek, jak przestaje prosić o pomoc od Boga i to pokazuje, prosząc o pomoc od ludzi. Czyli przestaje być błogosławiony jako ten, który ma nadzieję w Panu i staje się przeklęty, mając nadzieję w człowieku. I powtarzam to wiele razy. Cierpliwość Boga kończy się, jak człowiek przestaje mieć nadzieję w Panu i swoją nadzieję wkłada na króla Egiptu, na człowieka. Przemieszcza się człowiek z jednostki wojskowej Boga do jednostki wojskowej wroga, do przekleństwa. I Asyria miała wielką moc. Zdobył Samarię i Bóg to uczynił dla Izraela, bo pomimo, że go pobłogosławił i go wyprowadził z ziemi egipskiej, on po cichaczu, i tutaj się bójmy tego po cichaczu uczynił rzeczy, które nie były prawe wobec Boga swego. Potajemnie czynili rzeczy, które się nie podobały Bogu i myśleli, że nikt tego nie widzi. Uczynki ciemności to są, które są potajemne i które brzydzi się Bóg, którymi brzydzi się Bóg. Schowane. Co znaczy, że schowane? Chowam się, abyście mnie nie zobaczyli. Chowam się. Ale jednak nasz Pan Jezus Chrystus powiedział coś bardzo poważnego. Jak mamy społeczność z Bogiem, ale i społeczność z bliźnim, tylko wtedy krew Chrystusowa oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. Jak człowiek, chrześcijanin, duchowny człowiek chowa się, aby nie pokazał, aby nie zrozumieli ludzie jego grzechów, od tego momentu idzie złą drogą. Bo w schowaniu, w skryciu człowiek może robić co chce. W widocznych rzeczach człowiek nie może robić co chce. Jak skrzywi się serce i straci bogobojność, nie licząc się, że Bóg nie widzi, nie słyszy i sądzi, że jak robi pokryjomu rzeczy, wtedy mu się uda, wtedy taki człowiek dotarł do końca. Bracia i siostry, skrytych rzeczy bójmy się. Nie ukazujmy ich, abyśmy się nie bali, ale idźmy do Boga i spowiadajmy się. To, że ktoś cię nie zrozumiał w twoim grzechu, wtedy nie polepsza
naszego miejsca, pogorsza nasze miejsce. To, że się chowasz, aby cię nikt nie zrozumiał, że grzeszysz, wtedy to cię nie czyni, że jesteś przychylny w Bogu, ale stajesz się obrzydzeniem przed Bogiem. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry. To nie znaczy, że będziemy bezbożni, będziemy pokazywać nasze grzechy, którzy nie boją się Boga i ludzi, ale to czyni nas, abyśmy zważali na nas związek z Bogiem. By on był człowiekiem, który pokazał i doprowadził do gniewu Pana. Wziął cały lud izraelski, wywiódł go, wyprowadził go na obczyznę. I mówi Słowo Boże, że przykazania Pana przekroczyli, ale i świadectwa Boga, bo kontrolował ich Bóg poprzez słowo swoje i swoich proroków, bo zatwardzili swój kark i nie uwierzyli w słowo Pana, z wynikiem czego nadszedł koniec. I koniec bolesny, na ziemi straszny, okropny i wieczny. Bracia i siostry, to nie pisze nam Bóg, aby nas przestraszył. I my tego nie czytamy przestraszeni, ale to nam pisze Bóg, abyśmy to usłyszeli z uwagą i abyśmy policzyli się i abyśmy wzięli decyzję stałą i trwałą i abyśmy stwierdzili, że Słowo Boże jest informacją dla upamiętania, dla powrotu, z celem błogosławieństwa i chwały Boga. Ale jak jednak człowiek słyszy słowa Boga, zatwardza swoje serce, lekceważy zapraszania Boga, wtedy oddala się od Boga, smuci się Bóg, smuci się Duch Święty, ale człowiek oddala się od drogi Pana, dobrej drogi Pana, i jego ciąg dalszy będzie trudny. Koniec jego naturalny będzie bolesny i duchowny będzie okropny. I to jest uwaga. Nie abyśmy się przestraszyli, ale abyśmy przyjęli Słowo Boże z radością, abyśmy się upamiętali, abyśmy powrócili i abyśmy rozkoszowali się w życiu, i w obfitym życiu, to jest obietnica Boga, dlatego się nie powinniśmy bać. Życie i te życie w obfitości wyznaczył i obiecał Bóg dla swojego ludu tutaj na ziemi. Ale na koniec życie wieczne. I Bóg jest wierny w swoim słowie, zaprzeć samego siebie nie może. Ma cierpliwość, ale nie może ominąć swoją sprawiedliwość. Nie może nie trwać w swoim słowie. Jest wierny w swoich obietnicach, ale jest wierny w swoim słowie co do sądu. Bóg niech nas zachowa. Bóg niech nas zachowa, abyśmy mieli serce, które będzie pragnęło być według Boga. Bogobojność, aby królowała w naszym życiu. Nie strachu, ale strach szacunku i błogosławieństwa, abyśmy widzieli nasze życie w obecności Boga, ale i abyśmy mieli dobry ciąg dalszy. Jest bardzo ważne, abyśmy wcześniej starali się o dobry ciąg dalszy, bo mamy dzieci, mamy wnuki. I jest straszną rzeczą, jak będziesz widział, jak twoje dzieci gubią się w świecie grzechu i wtedy powiesz, że ja jestem winny. Nie usłyszałem, nie starałem się, nie myślałem, nie pomyślałem dobrze. Poprawi to Bóg oczywiście, ale będzie
trudno i będą bolesne te rzeczy. Teraz jest czas przychylny. Teraz jest czas zbawienia. Teraz, jak słyszymy głos z Ducha Świętego, niech nie zatwardza się nasze serce, ale jak zatwardza się, pójdźmy do Pana z upamiętaniem i ponownie niech je uczyni delikatnym. Nie zostawiajmy jednak, aby nasze serce pozostawało zatwardzone, bo dlatego, że zatwardzili swoje serce, swój kark, odrzucili przykazania Pana poprzez proroków i poszli za marnością, i dlatego Pan rozkazał, aby nadszedł na nich sąd. Nie możemy bawić się ze sprawiedliwością Boga, bo z Bogiem się nie można bawić. Nie można się bawić. Co siejesz, to będziesz zbierał. Jak siejesz w ciele, będziesz zbierał zniszczenie. Jak siejesz w duchu, będziesz zbierał życie wieczne. Zważajmy, co siejemy i gdzie siejemy. Jak siejemy w marności, w ciele, wtedy to, co będziemy zbierać, będzie zniszczenie i będzie czymś strasznym, jak będziemy my przyczyną złego ciągu dalszego w naszym życiu, w naszej rodzinie i bez poprawy wiele razy. Że dlatego siejmy Słowo Boże, siejmy w Duchu Świętym, abyśmy zbierali w naszym życiu zawsze wieczne życie i w tym życiu życie obfite. Amen, bracia i siostry. Dlatego z uwagą proszę was, bracia i siostry, teraz rozumiem słowa Chrystusowe. Zważajcie, czuwajcie i módlcie się. Nie mówił tego jak jedno zwiastowanie, jak jedno kazanie, ale to wychodziło z jego duszy, wychodziło to z miłości jego, z poznania prawdy. Po raz pierwszy raz zrozumiałem w moim życiu te słowa. Zważajcie, czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokusę, bo kusiciel jest blisko. Bóg niech nas zachowa. W tych ostatecznych dniach nie będziemy mieli żadnego wytłumaczenia. Wszystko nam to mówi i będzie nam mówił jeszcze bardziej o wszystkim Bóg. I dlatego nie zatwardzajmy naszego serca, bo znienacka zostanie usłyszany rozkaz, głos Archanioła, trąba Boża i kto jest gotowy, będzie przemieniony. Bo dwóch będzie na jednym łożu. Jeden będzie porwany, gotowy będzie porwany, a niegotowy pozostanie. Dwóch będzie w polu, będą pracować z gorliwością. Gotowy będzie porwany, a niegotowy będzie pozostawiony na dole. Dwie kobiety będą w młynie i będą mleć. Jedna będzie porwana, a druga będzie pozostawiona. I dlatego przypomnijcie sobie o żonie Lota. Nie zwracajcie się do tyłu. Nie bierzcie w swoje ręce to, co zostawiliście. Nikt, który kładzie swoją rękę na orkę i zwraca się do tyłu, nie jest warty do Królestwa Niebios. Żaden nie jest warty do Królestwa Niebios. Zważajcie, czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Amen.